Słuchajcie, tytuł jakby naszego spotkania: Świadek miłosierdzia. Kochani, jeśli jesteśmy świadkami miłosierdzia, to wiecie co? To każdy z nas tutaj w tej kaplicy powinien się starać przyjść w jakieś przepasce, żeby nikt naszej twarzy nie zobaczył. Wiecie dlaczego? Dlatego, że Bóg się zlitował nad nami, a my na to zupełnie nie zasługujemy. I pewnie gdyby ściany mogły mówić, to by nas oskarżyły za nasze życie. Wszystkich nas, jak tu jesteśmy, i mnie samego. Bycie świadkiem miłosierdzia to jest ogromny wstyd po ludzku, bo znaczy to ni mniej, ni więcej, tylko znaczy świadomość tego, że doznałem Bożego miłosierdzia, a zupełnie tego nie jestem wart czy warta. To jest powód do wstydu, dlatego że okazuje się, że najbardziej niegodna osoba doznaje Bożego miłosierdzia. Czyli my powinniśmy się, wiecie, chować, bo przed ludźmi powinno być nam wstyd za to, jakie jest nasze życie. My powinniśmy naprawdę uciekać w pokorze, gdzieś tam chować się, że Bóg musiał nad nami się zlitować, bo już nie było innego wyjścia. Że zechciał łaskawie się zlitować nad nami, nad każdym z nas tutaj obecnych i nad każdą. Dlaczego mówię wstyd? Bo to świadczy o ogromnie naszego upadku i Bóg podniósł każdego z nas, mnie tak samo. I to się nie ma, wiecie, czym tu chwalić. To człowiek musi się chować, bo znaczy, że Bóg się zlitował, uznał, że już sobie nie poradzimy. Ja nie poradzę, wy sobie nie poradzicie, kochani. Że tylko On podnosi, bo nie dacie rady, bo rozwalicie wszystko, czegokolwiek się dotkniecie. Cokolwiek, czy kapłaństwo, czy życie zakonne, czy bycie mężem, ojcem, żoną, matką, córką, wszystko rozwalimy. Tylko Bóg się zlitował, czyli my tu wszyscy jesteśmy, kochani, jako ci nieudacznicy, nad którymi Bóg się zlitował. I my tu przyszliśmy, ja jako pierwszy, jako ten, który mówi tak, ja jestem świadkiem, Bóg się nade mną zlitował, podniósł mnie z dna. I czy myślicie, kochani, że miarą życia naszego to są nasze upadki, które robimy, które popełniamy? Nie. Największym upadkiem, jaki może w życiu człowieka dotknąć, jeśli nawet w takiej klasycznej, że tak powiem, teologii byśmy czytali, to jest pycha. Ona powoduje, że człowiek nie chce się przyznać do tego, kim jest. Pycha powoduje, że ja muszę udawać, muszę się mierzyć, muszę grać kogoś. I Bóg nie może wiele poradzić. I to nas, kochani, uratowało, bo jeśli mówimy o sobie, czy ja o sobie powiem tak, jestem świadkiem miłosierdzia, to nie dlatego, że ja życie dobre zacząłem prowadzić, tylko zdałem sobie sprawę, że nie dam rady. Jeśli Bóg się nie zlituje, to nie dam rady. I dlatego świadek miłosierdzia to nie jest ten, kto, słuchajcie, jest pobożny, kto jest księdzem, porządnym ojcem, porządną matką, porządnym dzieckiem, porządną siostrą zakonną. Świadek miłosierdzia to ten, kto ze wstydem po świecie chodzi, przygarbiony nawet, bo się wstydzi swojej twarzy, bo Bóg go podniósł. Podniósł mnie, czyli znak, że już nie było wyjścia. Już bym był na dnie totalnym. On się nade mną zlitował, czyli mnie podniósł, bo nie poradzisz sobie. Ktoś tam próbował, wiecie, ktoś tam próbował może trochę jakoś tam na czworaka przez ten świat chodzić, a myśmy uznali, że sobie nie poradzimy. I świadek miłosierdzia to jest człowiek, który, wiecie, stoi i mówi: on się nade mną zlitował. Bez niego byłbym dnem. Totalnym dnem, totalnym upadkiem. Bóg w swym miłosierdziu mnie podniósł. I dlatego jak tutaj ja stoję przed wami, czy tutaj wy wszyscy, kochani, to pamiętajcie, my musimy mieć ten wstyd na twarzy, bo samych nieudaczników tutaj Pan Bóg zebrał. Nie porządnych ludzi, tylko nieudaczników zebrał nas, no może poza ojcem Krzysztofem, no nie wiem. Ale samych nieudaczników, którzy stoją i mówią, wiecie, na baczność, proszę Państwa, Bóg się zlitował nade mną. I wracając do tego, ktoś by powiedział, no jak to? Porządne życie prowadzimy. Kochani, jak w domu, jeszcze dzisiaj, no nie mam dzieci, ale obserwuję rodziny. Wiecie, jakie jest najlepsze dziecko? Dziecko, które potrafi godzinami siedzieć przy komputerze. Dlaczego jest dobre? Bo się ma spokój. Bo ono nie przeszkadza. Tylko wiecie, kochani, powoli tworzy się coraz większa przepaść między wami, synem i córką. Coraz większa, taka zimna przepaść, chłód. Po jakimś czasie już nawet nie ma, jak to mówią, na starość. Czeka się, żeby ktoś przyszedł, żeby syn lub córka przynajmniej się zapytali, czy nie jest ci tam, nie wiem, mamo czy tato smutno. Ale to było porządne dziecko. Porządne dziecko, no godzinami tam w pokoiku zamknięte, cichutko. Najlepsze dziecko, jakie może się trafić. Na komputerku sobie gra. Cicho, nikt mu nie przeszkadza, ma swój świat, wraca ze szkoły. A to jest dziecko w ruinie. Bo wiecie, co najbardziej Boga rani? Do jednej ze świętych w widzeniu powiedział: ignorancja. Boga najbardziej rani ignorancja z naszej strony. Ignorancja w sensie ignorowanie Go. Czyli traktowanie Go jak ten synek przy tym komputerze traktuje rodziców. No są. I dlatego powiedziałem, podniósł nas z dna Bóg, nas, każdego z nas, nie dlatego, że jeden z nas był gorszy, czy lepszy, czy więcej grzechów popełnił. To nie ma znaczenia. Podniósł z dna, bo gdzieś tam żeśmy powiedzieli, Boże, ja już tak dalej żyć nie potrafię, nie umiem. Ale są ludzie, którzy mówią, że sobie poradzą. Poradzą, nie umieją. Wiedzą, jak wychować dzieci, wie, jak być księdzem, wie, jak być siostrą zakonną, wie, jak życie układać, jak budować dom, jak budżet planować. No i im Pan Bóg jest niepotrzebny. No i ja to mówię, no i szczęść Boże takim. Ja podziwiam. Ja zrozumiałem, że bez Niego sobie nie poradzę, że się nie podniosę, że tylko On był nadzieją. Wewnątrz. To nie jest kwestia grzechów, które popełniałem, ale ta świadomość, że bez Niego jestem nikim, totalnie nikim. Chociażbym był najbardziej, słuchajcie, fajnym księdzem. To ja czułem się, byłbym bez Niego nikim, totalnie. Takim zombie, żywym nieboszczykiem, który gra rolę. I stąd wracając do tego, co powiedziałem na początku. My tutaj, kochani, właśnie jesteśmy tymi, którzy stają w pokorze i powiedzieli, mówi, Bóg się nade mną zlitował. Żeśmy gdzieś uznali, że nie damy rady. A jak ktoś uważa z was, że da radę, to powiem, że nawet chyba nie bardzo ma tu miejsce w kaplicy, no bo po co przychodzić, jak da radę? To pogrom kaplica, no nie trzeba się nawet podnieść, bo Pan Bóg nie potrzebuje, żeby go odwiedzać, wiecie. Jak nieraz my tam na imieniny, urodziny, czy na Facebooku wrzucimy, że kogoś lubimy lub nie lubimy, lub kwiaty tam, wiesz. wiecie, jakiś tam miły dzień. Bóg tego nie potrzebuje. Bóg tylko czeka na tych, którzy przychodzą do Niego świadomi tego, że są nikim, że leżą na podłodze. Każdy inny tylko przynosi Bogu ból. Bo Bóg wie, tak jak wy wiecie, że jak ten małe dziecko rwie się, ono tam nie wiadomo co w tym świecie chce robić, to wy wiecie, że bez was ono jest skazane na pożarcie przez ten świat. Ale ono się pnie, no nie? Nieraz tam, wiecie, małe dziecko, tam chcecie coś mu przytrzymać, a on się szarpie, no bo on już sobie poradzi. A wy wiecie, że to jest takie jak to, kiedyś w domu się uczyłem na tym jeździć, rowerku, i taki kij był włożony, nie? I ja przez chwilę myślałem, że ja jadę. A nie wiem, czy tata, czy mama puścili ten kij i się wychrzaniłem, no nie? A ja byłem pewny, że ja jadę, a oni ten kij trzymali, no to ja jechałem. I każdy z nas tutaj obecnych, kto myśli, że sobie poradzi, że w miarę dobre życie prowadzi, że jakoś umie, że się dobrze modli, to słuchajcie, nie ma czego tu szukać. Bo Bóg nie zaśmieje się, tylko Bóg z żalem patrzy. Dziecko, co ty mówisz? Czy naprawdę mam odsunąć na chwilę moją rękę od ciebie? Na chwilkę tylko, na 2 dni. I stąd, kochani, wracam do tego tematu świadek miłosierdzia. To jeśli ja tego miłosierdzia doznałem, tej miłości, zlitowania się, to jak ja mogę, słuchajcie, iść i lepszy być od was? Albo od jakiegoś buma na ulicy, albo od jakiegoś więźnia, od kogokolwiek. Jak ja mogę przez chwilę nawet pomyśleć w tej głupiej głowie, że ja jestem od kogoś lepszy, mądrzejszy, bardziej ważny na tym świecie? Jak była teraz dyskusja o tym, czy dzieci z zespołem Downa można zabić w łonie matki, czy nie. Ja tak patrzę na tych dyskutantów, polityków, ja myślę sobie, czy ty naprawdę, człowieku, myślisz, że ty coś więcej wnosisz na ten świat niż to dziecko? Niektórzy myślą, że więcej coś wnoszą, bo jest posłem albo posłanką i naprawdę uwierzyli, że oni coś wnoszą, wartość dodaną. A oni na minusie, słuchajcie, minus jeszcze, że tak powiem, wartość ujemną wnoszą. No bo co na tym świecie ma wartość? Tylko miłość. Tylko ona ma wartość. Nic więcej, słuchajcie. Nic więcej. Miłość. Miłość, jak to Jan Paweł II mówi, miłość miłosierna. To jest szczególny rodzaj miłości. I dlatego nie chcę wam tu, kochani, opowiadać o tym, czym ja się zajmuję, bo to jest mało ważne, że ja jestem kapelanem więziennym. To o mnie nie świadczy. Bo może mam do tego dar. To tak jakby ktoś z was się chwalił, że jest inżynierem budowlanym i chwalił, że zbudował dom. No, to normalne, że zbudowałeś, bo to jest też od tego. Ale wracając do tego, co powiedziałem. Jeśli ja jestem świadkiem miłosierdzia, to pamiętajcie, każdy człowiek spotkany przeze mnie stoi wyżej ode mnie, w mojej głowie. I kiedykolwiek przyjdzie mi do głowy pomyśleć to, co powiedział jednej z wizjonerek kiedyś Jezus. Takie znane słowa u mnie tam w tym moim domu w ośrodku mamy porozlepiane te słowa wszędzie. Do Gabrieli Bussi, to jest taka książka On i ja. Mówi, nie pogardzaj nikim. Pamiętaj, nawet największym grzesznikiem, bo może się odwrócić i w moim domu być wyżej od ciebie. I zobaczcie, pierwszy święty Kościoła kanonizowany oficjalnie przez Jezusa. To jest Łotr, bandzior. Co on takiego zrobił? Co takiego zrobił, że jest świętym ogłoszony? Okazało się, że on powiedział to, co ja powiedziałem na początku kazania. Boże, zlituj się nade mną. To wystarczyło, żeby facet został ogłoszony świętym. Tylko tyle. No ale jak można, słuchajcie, ogłosić takie słowa, powiedzieć, jeśli ktoś z was albo ja No będę uważał, że są takie, że tak powiem, obszary mego życia, w których sobie jeszcze radzę. To nie da się tego powiedzieć szczerze. Tego nie da się powiedzieć szczerze, kiedy nie mam świadomości totalnej niemocy mego życia. I stąd, kochani, jeśli wy i ja uważamy się za świadków miłosierdzia, to tak naprawdę my stoimy jako ci nieudacznicy. Ja jestem nieudacznikiem, Bóg się nade mną zlitował. I teraz, gdziekolwiek idę, muszę sobie to cały czas przypominać, w głowę wbijać, Bóg się nade mną zlitował. Jeśli widzę, słuchajcie, mojego brata lub siostrę, muszę przypominać sobie, Bóg się nade mną zlitował. Jeśli widzę, że się na mnie gniewa ktoś w rodzinie, muszę myśleć, Bóg się nade mną zlitował. Jeśli ktoś mnie kiwnął, wyśmiał, ja muszę myśleć, Bóg się nade mną zlitował. Jeśli jest bieda i pomogłem, jeszcze mnie oszczerstwa za to spotkały, muszę mówić, Bóg się nade mną zmiłował. Cały czas muszę sobie powtarzać. Słyszę złe słowa na swój temat, muszę mówić, Bóg się nade mną zmiłował. Jezus nade mną się zmiłował, kochani. Czyli to jest jak mantra. Non stop muszę cały czas sobie przypominać tego, że ja jestem świadkiem miłosierdzia, czyli tym, którego Bóg podniósł za Bety do góry i powiedział, wstań. Wstań, ja ci pomogę, ja cię podniosę. Nie martw się. Dlatego, już kończę, kochani, to są może proste słowa, ale postarajcie się zapamiętać to prostą rzecz, kiedykolwiek, cokolwiek się dzieje w życiu waszym rodzinnym, w domu waszym, kiedykolwiek komuś pomagacie, to zawsze pamiętajcie, Bóg się nade mną zlitował. Cokolwiek się dzieje, zawsze miejcie oczy otwarte i patrzcie i mówcie, Bóg się nade mną zlitował, co ja mam teraz zrobić? I człowiek taki, świadek miłosierdzia, on nic nie robi wielkiego. On po prostu swoimi czynami mówi, Bóg się nade mną zlitował. Bóg mi to dał. Bóg mnie podniósł. Zupełnie zaczyna się inaczej patrzeć na wszystko w życiu. Tego wam życzę, kochani. Amen.